To osoba tak wszechstronna, ale bardziej oscylująca w kręgu filmu, jako aktorka w produkcjach polskich, w produkcjach amerykańskich, jako scenarzystka, jako producentka, jako osoba pracująca z tekstami. A ostatnio zdobyła nagrodę, co jest wyróżnieniem, szczególnie dla ludzi z Polski, za najlepszy audiobook czytany po angielsku, po amerykańsku w Stanach Zjednoczonych, czołowego dziennika Washington Post. Także, ale istotne jeszcze jest sprawa, szczególnie dla Wilnian, inna. Otóż pani Beata Pozniak-Daniels ma pochodzenie wileńskie poprzez dziadków. I to nas cieszy. I to nas cieszy. I ten powrót jest nie tylko artystyczny, ale też powrót o charakterze rodzinnym. Poproszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie taka wyjątkowa okazja, gdyż mieszkam w Los Angeles przez ostatnie 30 lat, ale urodziłam się w Gdańsku, wychowałam się w Gdańsku. W dalszym ciągu mam tam mamę, która urodziła się tutaj w Wilnie. Jest bardzo dumna z tego. Mieszkała na ulicy Kalwaryjskiej. Wtedy to była Jerozolimka. Także znam różne historie z Wilna i jestem dumna z tego, że mam pochodzenie wileńskie. I to, że teraz mieszkam w Stanach, wyjechałam w latach 80. i mimo tego, że ja pracuję jako aktorka, jako reżyser, jako producentka, ale też mam wielką pasję, jeżeli chodzi o pisanie wierszy. I przyznam się szczerze, robiłam to u szuflady, bo nigdy nie miałam odwagi podzielić się, bo uważam, że jest to bardzo osobiste. To nie to, że ktoś ci da tekst i przeczytaj, no to czyjś tekst, no ja tylko zagram. Ale jak sama napiszę, to jakby się dzielę swoją duszą. I napisałam tutaj, chciałam się podzielić właśnie wierszem dosyć osobistym, gdyż ciekawi mnie temat jakby znalezienia, odnalezienia nowej tożsamości na nowej ziemi. I to osobiście przeżywam. Moi przodkowie też to przeżywali, bo przecież są gdzie indziej teraz. I napisałam taki wiersz, z którym chciałam się podzielić. Nazwałam. Ja w ogóle piszę po angielsku, ale przetłumaczyłam go na język polski. I to jest bardzo ciekawa rzecz, że zupełnie czasami wychodzi zupełnie coś innego, jeżeli chodzi o znaczenie wiersza. Wiersz nazywa się Odosobniona wyspa. To pewno mama dzwoni do mnie, pyta się, czy. Odosobniona wyspa. Pajęczyna autostrad w moim mózgu trzęsie się na wietrze moich myśli. Gdzie mam iść? Co mam robić? Cygańska dusza patrzy w dół na moją lewą dłoń, przerysowana jak szyna kolejowa żyłami. Widzi jakiś ślad, jakiś klucz, jakiś trop. Codzienne oddychanie staje się próżne, mówi. Nie ma krwi. Sucha. Wkłada mi wysuszoną śliwkę do łona mojej prawej ręki. Poczuj. Bez pestki, ty,
pusta, stara, wyschnięta, bezwartościowa. Stoisz w miejscu, zamknięta, niedotykalna, martwa, bez znaczenia. Takie nic. Prawa, lewa, odosobniona wyspa dłoni szukającej komfortu. Gdzie mam iść? Co mam robić? Wkraczasz w świat, w którym wszystkie drogi się skręcają. Klaszcz! Trzeba klaskać! Trzeba wybierać! Wybieraj! Już! Gdzie mam iść? Którędy? Co mam robić? Nie mam gazu w nogach życia. Moje myśli są jak bezsenna metropolia. Wszystkie rozpoznawalne obiekty w moim sercu zgasły. Dziękuję Państwu.